Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale Magdalena Rutkowska Odero i oczywiście ja, Magdalena Rutkowska. Chciałabym Państwa zaprosić na horoskop dla każdego znaku zodiaku z kart Tarota. I proszę Państwa, dzisiaj do horoskopu będę używała kart Ciro Marchetti, generalnie mojego najlepszego, chyba najukochańszego autora, jeżeli chodzi o karty Tarota. Również ostatnio prowadząc kursy Tarota, bardzo często polecam te karty, jest to tarot snów i proszę Państwa, jest on bardzo dobry symbolicznie, więc generalnie zachęcam, zapraszam do tego, że jeżeli Państwo interesujecie się tarotem, chcecie mieć jakąś dobrą talię kart, to Ciro Marchetti tarot snów, aczkolwiek proszę Państwa, mam dużo ukochanych kart, ale do tych wracam. Mało tego, proszę Państwa, dla mnie jest też ważna energetyka kart, pomimo że właśnie Tarot Snów również miał swoją premierę dość dawno, nawet bym powiedziała kilka lat temu w polskim wydaniu, to ja, proszę Państwa, odwiecznie kupuję amerykańskie wydanie, bo zarówno papier, jak i energetyka mi lepiej odpowiada. Ale dobrze, nie będę mówiła tutaj o kartach, bo pogadanka nie o kartach Tarota, tylko to jest zaproszenie do wysłuchania właśnie horoskopu z kart Tarota, Ciro Marchetti Tarot Snów, na wrzesień 2019 roku. I też chciałabym Państwa bardzo przeprosić za to, że ukazał się on tak bardzo, bardzo późno, ale niestety miałam troszeczkę problemów zdrowotnych, natomiast teraz już jestem wypoczęta, pełna energii, zadowolona z życia i mogę swoją pozytywną energię rozdawać Państwu. I jeszcze, proszę Państwa, na koniec układu dla każdego znaku zodiaku będę wyciągała kartę Archanioła Michała z kart, proszę Państwa, Archanioła Michała. To jest właśnie ta talia i będę wyciągała w kontekście takim, co powinniśmy przerobić, od czego powinniśmy się odciąć, dany znak, od czego powinien się odciąć, więc będziemy patrzyli, co ma do przerobienia. Dlaczego odciąć, a na przykład nie zacząć? Dlatego, że proszę Państwa, tak jak Państwo doskonale wiecie z innego mojego filmiku, 28 września zmieniają się lata numerologiczne i generalnie wrzesień powinniśmy potraktować do takiego uporządkowania swojego życia i właśnie odcięcia się, być może od czegoś konkretnego, co pokażą karty, a być może ogólnie oczyszczenia może organizmu, oczyszczenia swojej przestrzeni od rzeczy, których powinniśmy się już dawno pozbyć. Więc proszę Państwa, mam nadzieję, że horoskop będzie łatwy, aczkolwiek sam miesiąc trudny. I jeszcze, proszę Państwa, chciałabym Państwu bardzo, bardzo serdecznie podziękować za tak urocze komentarze, które dostaję od Państwa, za to, że Wam się chce pisać, za wszystkie lajki, za wszystkie subskrypcje i oczywiście, jeżeli ktoś ma niedosyt, bo proszę Państwa, nieraz się zdarza, że ktoś ma do mnie pretensje, że na przykład za krótko mówiłam o tym znaku, że rybom mówiłam tak krótko, a baranowi poświęciłam dwa razy czasu. I proszę Państwa, z góry za to przepraszam, ale nie jestem w stanie wszystkim dogodzić i tak naprawdę ja, nagrywając horoskop dla Państwa, nie patrzę na zegarek, tylko zatracam się w tym, co pokazują karty i nieraz jest więcej dla danego znaku zodiaku, nieraz jest mniej, nieraz jestem bardziej rozkręcona, nieraz mniej, więc przepraszam za to, że nie mogę wszystkim dogodzić, ale mam nadzieję, że chociaż jakiś element dobry z tych kart Państwo weźmiecie. No i proszę Państwa, jeszcze może ogłoszenia parafialne. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze chciałby się zapisać na kurs Tarota, będzie on przez 4 dni, 2 weekendy, 21-22 września i 28-29 września, zostało jedno, jedyne miejsce. Może to dla Ciebie jest to miejsce. Zachęcam, z całego serca zapraszam. I proszę Państwa, na początku października, w pierwszy październikowy weekend, 5-6 października są warsztaty kochania siebie i proszę Państwa, też na nie zapraszam. Wszystkie informacje możecie Państwo znaleźć na mojej stronie internetowej www.tarot-warszawa.pl. No i albo jeszcze w ostatnim tygodniu października, albo na początku listopada będzie kurs numerologii. I zapisy na kurs numerologii rozpoczynam dzisiaj. Można do mnie zadzwonić pod numer 608 626 405
i się zapisać. No i oczywiście, gdyby ktoś chciał indywidualne czytanie, to też można się ze mną skontaktować. Proszę Państwa, aby już nie przedłużać, zachęcam Państwa do wysłuchania horoskopu z kart Tarota na miesiąc wrzesień 2019 rok. Witajcie, witajcie drogie Skorpiony w horoskopie na wrzesień 2019 roku. Już się za Was zbiorę i wyciągam dla Was kartę, czyli zamykam oczy, koncentruję się na Skorpionach, mam dużo przyjaciół ze znaku Skorpiona, lubię Skorpiony. I teraz Skorpiony, co czeka Skorpiony we wrześniu 2019 roku? Na co powinny zwrócić uwagę, co wyeliminować? Dwójka buław odchodzi do przeszłości, as denarów i kochankowie. Ha, ha, ha. Drogie Skorpiony, będzie się działo. Generalnie mam takie wrażenie, że będziecie wybierać, tak? Będziecie wybierać, będziecie zmuszone do wybierania albo będziecie miały presję wyboru. I teraz tak, generalnie to bym powiedziała, chyba będzie to dotyczyło spraw uczuciowych, ale tak naprawdę może się zadziać na każdej płaszczyźnie. Bo teraz tak, dwójka buław, niby ona nam odchodzi do przeszłości, tak? Czyli może jakaś relacja nam odejść do przeszłości, może jakąś toksyczną właśnie powinniście gdzieś wsadzić do lamusa, żeby zmienić miejsce na coś nowego. Jeżeli by był ten wątek w tej formie, to ja bym powiedziała, jeżeli coś toksycznego zakończycie, as denarów, karta nowego działania, brania spraw w swoje ręce, zarówno pod względem zawodowym i finansowym, bo relacja może być zawodowo-finansowa i jeszcze uczuciowa, czyli przemyśleć wszystkie relacje, od czego odejść, wziąć się za coś nowego, kochankowie, najprawdopodobniej w sprawach uczuciowych, ale kochankowie też, co bardzo mało osób wie, jeżeli chodzi o karty Tarota, są dobrą kartą finansową. Jeżeli ktoś pyta mnie na przykład w układzie wróżebnym, czy będę miała pieniądze, czy na czymś zarobię, to kochankowie w moim układzie, przynajmniej przy asie denarów, mówią, że zarobisz, więc Skorpionie, jakiekolwiek byś decyzję nie podejmował, to jest ten miesiąc przynajmniej z układu, z przełożenia dobry do zarabiania. Aczkolwiek jakieś decyzje i w sprawach zawodowych, i w sprawach uczuciowych będziesz podejmował. Tutaj też jakbyśmy poszli typowo w stricte sprawy uczuciowe, to bym powiedziała, może jakiś wielbiciel albo wielbicielka trafi Ci się właśnie poprzez sprawy zawodowe, nawet jeżeli dwójka buław, już kogoś innego masz. Na stałe. Idziemy dalej. Skorpiony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli Skorpiony i wrzesień. Jak się potoczy ten miesiąc dla Was? Tutaj jeszcze powiem, że nie wiem, czy Państwo zauważyliście, czy nie zauważyliście, jest to troszkę inny układ z kart Tarota niż w poprzednich miesiącach, ale ja lubię zmieniać. Ja lubię, pomimo że karty traktuję bardzo poważnie, lubię się nimi bawić. Bawić w tym kontekście, żeby mi sprawiały radość, żeby i od tej strony podejrzeć, i od tej. Oczywiście nie chciałabym, żeby horoskop trwał godzinę, taki dla ogólny, dla znaku, czy nawet 20 minut, bo tak naprawdę to byście Państwo zapomnieli, co było na początku i w ogóle mętlik by się zrobił. Myślę, że trzeba ten horoskop traktować w ten sposób. Dobre wiadomości wziąć dla siebie, a jeżeli wychodzą złe, no to zwracać na to uwagę. No ale przechodzimy do horoskopu dla Was właśnie na miesiąc wrzesień. Czyli znowu kolejna karta dualności, dwójka denarów. Czyli wrzesień rozpoczniecie o staniu w takim trochę rozkroku w tą stronę i czy w tamtą. Ta kobieta czy ta kobieta, ten mężczyzna czy ten mężczyzna. Ten samochód czy inny samochód, na przykład gdybyście chcieli kupować na przykład samochód. Natomiast generalnie karty pokazują, że pomimo, że uważam, że Skorpiony mają ogromną intuicję, ogromną, 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 ja bym powiedziała, prawie każdy Skorpion mógłby być wróżką, jeżeli by opanował swoje nieraz trudne emocje, to ja bym powiedziała, w tym miesiącu, być może, że po prostu wrzesień jest dość trudny, karty pokazują, że o radę, szczególnie w pierwszych dwóch tygodniach września, proście jakąś kobietę. Pomimo, że Wy Skorpiony w zasadzie zawsze zosie samosie, ja wiem najlepiej, ja sama zrobię tak, jak ja chcę, natomiast bym powiedziała, ten miesiąc raczej, chociaż z natury taki nie jesteście, sprzyja Wam pod takim kątem, żebyście współpracowali
z innymi, ewentualnie radzili się kogoś innego, w tym przypadku kobiet. I teraz tak, jeżeli chodzi o sprawy takie, bym powiedział, uczuciowe, one generalnie powinny być dość dobre w tym miesiącu, aczkolwiek nawet jeżeli będziecie w bardzo dobrym związku, to bym powiedziała, mogą być takie sytuacje przez ósemkę pucharów, że będziecie się czuły samotne w tym związku. Głównie bym powiedziała bardziej nie pod względem fizyczno-seksualnym, a bardziej pod względem powiernictwa dusz. Jeżeli bym chciała tutaj tak naciągnąć na dobre znaczenia, to może nie będziecie miały czasu na związek, a być może ze względu chociażby na to, że wrzesień jest trudnym miesiącem, będziecie, ósemka pucharów, potrzebowały izolacji, zamknięcia się, nie wiem, w pokoju, w gabinecie, ach, nie macie gabinetu, czy wolnego pokoju, to może nawet w toalecie, żeby spokojnie różne rzeczy przemyśleć. I generalnie karty pokazują, że poprzez izolację, przemyślenia, pracę nad sobą, odzyskacie moc. I ostatnia karta, karta moc, która mówi o tym, że jeżeli na coś, drogi Skorpionie, ty się uweźmiesz w tym miesiącu i nawet 100 osób powie, puknij się w głowę, co ty sobie tam wymyśliłeś, ale ty chcesz to osiągnąć, nie ma możliwości, Skorpionie, żebyś tego nie osiągnął. Więc ja bym powiedziała, miej cel, pomimo że na początku miesiąca będzie ci się trudno zdecydować, nawet na siłę podejmij jakąś decyzję, mam nadzieję, że dobrą, albo zadzwoń do mnie i powiem ci, czy dobra. Oczywiście może sobie sam kartę Skorpionie postawisz, natomiast działaj. Działaj, nie stój w rozkroku, miej cel i nie chciałabym powiedzieć agresywnie, ale tak jak ten tutaj tygrys w tym momencie, akurat nie lew w tej talii tarota, pokazuje, bo on taki wow, zachłanny, drapieżny na życie i osiągaj to, co chcesz. I tego z całego serca ci życzę, ale jeszcze karta anielska od Archanioła Michała na wrzesień, ale jeszcze może powiem chociaż dwa słowa. Czyli sprawy o uczuciach, sprawy uczuciowe odchodzą do przeszłości. Będziesz miał mniej czasu na nie albo chęci, ale przynajmniej dwie osoby powinny być tobą zainteresowane albo ty dwoma osobami. Jeżeli chodzi o sprawy zdrowotne, bo tutaj prawie nic nie powiedziałam, jest możliwość odzyskania mocy poprzez odizolowanie, czyli poprzez na przykład spa, poprzez zwolnienie tempa, poprzez wzięcie kilka dni urlopu, ale przebywanie z dala od rodziny czy od ludzi. I ósemka pucharów też mówi, dobra karta do diagnostyki. Jeżeli cokolwiek diagnozować, to podwójne organy w swoim organizmie. I teraz już zapraszamy Archanioła Michała. Co powinien Archanioł Michał pomóc ci odciąć? Nad czym się skoncentrować? Wow, drogi Skorpionie, aż mi spadła na ziemię skówka od długopisu, więc jeszcze większe znaczenie. Kartę, którą wyciągnęłam dla ciebie, nowy początek i świeży start. Czyli generalnie, drogi Skorpionie, nie lubię być namawiaczką, ale w tym momencie będę namawiaczką. Co powinieneś zrobić? Od wszystkich hamujących cię rzeczy odciąć się przed 28 września, żeby od 28 września odnowił Księżyca bez żadnych odciążeń, obciążeń, mieć nowy początek i świeży start. Jeżeli sam nie będziesz mógł się odciąć od przekleństw, złorzeczeń, zazdrości, zawiści czy innych złych rzeczy, jakiegoś toksycznego partnera z przeszłości, zawsze możesz do mnie zadzwonić i szczególnie przed 28 września, przed nowym Księżyca, oczyścić się właśnie z tych negatywnych energii. A tymczasem bardzo Tobie dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania moich kolejnych filmików. Do zobaczenia!